Cześć, miło z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć ciekawą historyjkę, która mi się przypomniała, dotyczącą mojej rodziny, częstochowskiego odłamu mojej rodziny. Znacie być może już jedną osobę z tej mojej rodziny, o której opowiadałem, wujek Zygmunt, ten facet, który mnie gonił na szopę po śliwki i dzięki któremu zostałem mężczyzną. Tutaj umieszczę linka do tego filmu. Tym razem będzie o bracie urodzonym Zygmusia, czyli o tatku. Oraz o porządku, jaki panuje w Niemczech. Ordnung muss sein. Czyli o takiej cesze charakterystycznej dla narodu niemieckiego. Słuchajcie, w czasie wojny wujka tatka wywieziono na roboty do Rzeszy. Wujek Tadek nie bardzo chciał robić dla skopa, więc z pierwszego miejsca pracy przymusowej spierdzielił po prostu. Przyjechał tam na gapę pół ówczesnej Europy, albo inaczej rzecz mówiąc, połowę tysiącletniej Rzeszy. Już był prawie pod domem w Częstochowie, ale go capnęli, z powrotem go wywieźli gdzieś tam. Nie dostał czapy na szczęście na miejscu. Wywieźli go znowu gdzieś tam, kurczę, zdaje się, pod Alzacja i Lotaryngia, tamte rejony. Tam wujek Tadek nadal nie wyrażał chęci do pracy. Nie wyrażał chęci ku pracy dla tysiącletniej Rzeszy, więc pewnego pięknego dnia znowu stwierdził, że należy, że tak powiem, dać nogę stamtąd. Znowu dymał z buta, gdzieś tam przenikał z partyzanta, tutaj, ówdzie i tak jest. Wracał do domu, bo tęsknił za mamusinnym rosołem i domowymi pieleczami. No ale znowu go Niemcy złapali, przebrzydli. Stwierdzili, że nie podoba im się to, że woli być bezrobotnym i psuć im statystyki w Rzeszy. No i znowu go skierowali do pracy. Trafił za trzecim razem, słuchajcie, do Austrii, do rodziny takiej Bauerów, takich szkapskich. I tam trafił tak, że po wojnie wyczerpała mi się bateria, więc kontynuujemy tutaj. W każdym razie i tam po raz trzeci wujek Tadek trafił tak, że generalnie jak się wojna skończyła, to nie chcieli go stamtąd wypuścić. I bynajmniej nie trzymali go pod bronią, tylko trafił po prostu do dobrych ludzi. Chcieli go tam wydać za swoją córę. Traktowali go jak syna, którego swojego syna, z tego co pamiętam, stracili gdzieś na froncie. Nauczyli go fachu ogrodniczego. W ogóle miał namiot malina tam, słuchajcie, na tych robotach. Najważniejsze jest to, że po tej drugiej ucieczce wuja z robót do jego matki przyszło pismo urzędowe z Niemiec, w którym było napisane mniej więcej coś takiego: Szanowna Pani. Zaadresowane było do matki, tatka. Szanowna Pani, chcielibyśmy poinformować, iż Pani syn Tadeusz po raz drugi uciekł z miejsca pracy przymusowej. Prosimy porozmawiać z synem, napisać do niego list i wytłumaczyć mu, że jeżeli zrobi to jeszcze raz,
będzie potraktowany z całą surowością obowiązującego prawa. Podpisano komendant SS i policji na dystrykt jakiś tam, kurczę, gdzie on tam był. To słuchajcie, no. Trzeba przyznać, że temu, kto to pismo spłodził, no nie brakowało fantazji. Fantazji w robieniu rzeczy, które jakby budowały ten obraz porządnych, uporządkowanych Niemców. A wujek, cóż, gdy wojna się skończyła, nie mógł się tam generalnie wyzwolić stamtąd, no bo ciągnęło go do domu, wiadomo, tęsknota. Ale tam miał znowu fajnie. No. W każdym razie, jak wracał z robót, został wyposażony przez tych Austriaków, przez tą rodzinę, w parę złotych monet na drogę, bo marka już, wiadomo, była lipna wtedy. Marka z Führerem. Łachy, wałóweczkę. No i wujos z buta z Austrii przyszedł do domu. Takie to dziwne losy. I tacy to różni ludzie, i dobrzy, i źli. Trzymajcie się.